Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Adi i witam was w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale. W tej serii będę prowadził ciekawostki o Robercie Lewandowskim. Tak. Więc jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zostawili subskrypcję, dali łapkę w górę. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym filmie i o każdym odcinku z tej serii na moim kanale. Więc bez zbędnego przedłużania lecimy z pierwszym odcinkiem z nowej serii na moim kanale. Więc jak już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym pierwszym odcinku będą ciekawostki o Robercie Lewandowskim, które będę dla was nagrywał przez dłuższy czas i to się może nie skończy, także super. I dzisiaj sobie porozmawiamy sobie o wstępie, także zapraszam was do oglądania. Robert Lewandowski, urodzony 21 sierpnia 1988 roku w Warszawie. Polski piłkarz, występujący na pozycji środkowego napastnika w hiszpańskim klubie FC Barcelona oraz w reprezentacji Polski, której jest kapitanem. Uważany za jednego z najlepszych piłkarzy swojego pokolenia na świecie i jednego z najlepszych środkowych napastników w historii piłki nożnej. Zdobywca ponad 600 goli w seniorskich rozgrywkach klubowych i reprezentacyjnych. Po zdobyciu korony króla strzelców polskiej trzeciej i drugiej ligi w 2008 roku trafił do Lecha Poznań, w którym sięgnął po Mistrzostwo Polski i tytuł króla strzelców ekstraklasy. W 2010 roku został zawodnikiem Borussii Dortmund, w barwach której zdobył dwa krajowe tytuły, koronę króla strzelców Bundesligi i dotarł do finału Ligi Mistrzów UEFA. W 2014 roku przeniósł się do Bayernu Monachium, z którym zdobywał Mistrzostwo Niemiec w każdym z 8 rozegranych sezonów. Poza tym sześciokrotnie został najlepszym ligowym strzelcem i przekroczył barierę 250 goli w Bundeslidze, dokonując tego najszybciej w historii. W 2020 sięgnął z klubem po potrójną koronę, wygrywając mistrzostwo, Puchar Niemiec i rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA. Ponadto został królem strzelców wszystkich rozgrywek, w których występował. W 2021 roku sięgnął z Bayernem po klubowe Mistrzostwo Świata, a sam został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. Jest drugim najlepszym strzelcem w historii Bundesligi, najskuteczniejszym obcokrajowcem w Bundeslidze, a także rekordzistą pod względem goli strzelonych w jednym sezonie Bundesligi. Czyli tyle. W 2022 roku został zawodnikiem hiszpańskiego klubu FC Barcelona. Także w tym odcinku i w tym pierwszym odcinku byłoby na tyle.
Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Za ciekawostek o Robercie Lewandowskim na moim kanale. Na razie.